Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu Gutralgada. Nagrywałam ten odcinek siedem razy, bo za każdym razem było nie idealnie. Żartuję. Słuchajcie, odważę się na to. Nagram odcinek prawie bez scenariusza. Wypisałam sobie tylko kilka punktów, o których chcę nie zapomnieć powiedzieć. Um, bo to będzie odcinek podcastu o perfekcjonizmie, więc y, będzie sporo błędów. Postaram się go nagrać na raz, żeby było jak najmniej cięcia, żebyście, żebyście mieli też szansę. Oswoić to, że, że popełniamy błędy wszyscy. Więc wiem, że wielu z Was i wiele z Was czekało na ten odcinek. Ja także przebierałam nogami, bo bardzo lubię temat perfekcjonizmu omawiać. Bardzo lubię go w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej i bardzo lubię go oswajać i przeżywać, bo skłamałabym, mówiąc, że. Nie zmagałam i nadal nie zmagam się z różnymi odsłonami i konsekwencjami perfekcjonizmu. Ale zanim przejdziemy do podcastu, chciałabym pokłonić się nisko i podziękować bardzo serdecznie z głębi serca mego wszystkim patronom i matronom, dzięki którym mogę realizować ten podcast. Mogę opłacić montażystę, mogę opłacić wsparcie i korektę. Jest to, ups, nieocenione wsparcie. Nagrywam dla Was z szafy w Virginii, jak kiedyś Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, tak teraz ja z szafy w Virginii. mówię do Was i mam nadzieję, że akustyka pozwoli na to, aby słowa moje były w miarę zrozumiałe. To jest kolejny odcinek podcastu Gutral Gada Gutral. To ja. Dzień dobry, nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologką, psychoterapeutką, podcasterką, psychoedukatorką. No i cóż, mogę powiedzieć, zapraszam na tę nieperfekcyjną przygodę. A propos podcastu i nagrywania podcastu, to zdradzę Wam taki insight i to też będzie kawałek o moim perfekcjonizmie. Przepraszam, jakaś, zahaczyłam się, jakąś tutaj koszulę, chyba. O moim perfekcjonizmie, że kiedy nagrałam pierwszy odcinek podcastu w swoim życiu, to zablokowałam go emisję. Po jego wysłuchaniu powiedziałam, że absolutnie nie zgadzam się na to, żeby ten podcast ujrzał światło dzienne, bo sposób, w jaki ja mówię, w ogóle jak, jak, jaką ja mam dykcję, co ja gadam, to, to dla mnie było nie do przejścia. Gdzie dostawałam różne informacje zwrotne od osób, które tego słuchały, że nie, że to jest OK, że to się nadaje do puszczenia. No więc pierwszy raz się nie zgodziłam. Drugi raz yy, zdarzyło się dokładnie to samo. Nie wyraziłam zgody na to, żeby odcinek podcastu, który nagrałam, ujrzał światło dzienne, bo znowu wydawało mi się, że jest za dużo Błędów, że w ogóle jakoś tak dziwacznie mówię, że ten mój głos jest jakiś taki trywialny i naiwny. Um, I za trzecim razem postanowiłam po konsultacjach z różnymi osobami, które miały tego serdecznie dość, że ja po prostu nigdy więcej nie będę słuchać swoich podcastów. I taka jest prawda. Ja to nagrywam. Nigdy więcej tego nie słucham. Nabieram do siebie jakiegoś zaufania w takim researchu przed i przygotowaniu merytorycznym do tematu, a także układaniu go sobie w głowie, że nie gadam jakichś totalnych głupot. Jeżeli mi się przypomni nagle, że coś pomyliłam, no to ewentualnie wtedy proszę o, o jakąś korektę, ale generalnie tego nie słucham, bo jeśli tego słucham, to dla mnie nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Więc po prostu nagrywam podcast, wysyłam do montażysty, pozdrawiam Eugeniusza z tego miejsca bardzo serdecznie i, ym, i potem ten podcast idzie w świat. I jak on już jest opublikowany, to mi jest trochę trudniej, wiecie, go zdjąć i w ogóle myśleć sobie, dobra, to ja będę nagrywać jeszcze raz, komunikować ten podcast. I tak to leci. Tylko kiedy to już poleci i nagle orientuje się, że ten cały świat nie widzi, w którym miejscu się zacięłam i gdzie zafafluniłam i w ogóle coś źle powiedziałam, to wtedy dostaję taką jawną informację, że te różne błędy są katastroficzne, wielkie i tragiczne wyłącznie w mojej głowie. I to jest pocieszający aspekt, że różne rzeczy, które, które my myślimy, które mamy w głowie, one wcale takie nie są w rzeczywistości. Więc jeżeli będziemy o tym perfekcjonizmie mówić, to zacznijmy od początku. Najlepiej zaczynać od początku. Co to w ogóle jest za dziadostwo? Yy, ja sobie przygotowałam, to teraz będę zerkać do tych notatek yy, skromnych, które przygotowałam. Dwie definicje, bo ich się na pamięć nie naumiałam. Perfekcjonizm to jest tendencja do wyznaczania wysokich standardów wykonania w kombinacji z wysoce krytyczną oceną realizacji tych standardów i narastającą obawą przed popełnieniem błędu. Według Frost i współpracowników taka definicja padła. Żeby mówić po ludzku, po prostu wyznaczamy sobie wysokie standardy że coś musimy zrobić w jakimś stopniu, w jakiejś mierze realizacji i te standardy są zazwyczaj bardzo wysokie. Na przykład, nie wiem, mogę dostać, muszę dostać z egzaminu szóstkę albo piątkę, albo nie wiem, zaliczyć go powyżej jakiegoś tam procenta. No i zazwyczaj bardzo krytycznie po prostu tę te, te swoją realizację oceniamy. Już nieważne, czy osiągniemy ten pułap, który sobie zamierzyliśmy, czy nie. Po prostu pojawia się duży samokrytycyzm, który albo nam trochę umniejsza, że nawet jeżeli ten pułap Osiągnęliśmy, no to tylko była to kwestia przypadku, albo w ogóle nie jest to nasza zasługa, tylko yy, nie wiem, tak się trafiło ślepej kurzeziarko. No a jeżeli nam się nie uda, no to po prostu jedziemy po sobie walcem ostro, bez y, tutaj. Nie, nie ma zmiłuj. I jeżeli ktoś z Was tego nie doświadczył, no to, to ręka w górę i dajcie znaka w komentarzu, ale uwierzcie mi, ja takim walcem dla siebie potrafię być i, i, i nie znam osoby, która by w życiu powiedziała mi tyle przykrych słów, ile ja czasami mówię sobie. No, ale to, to jeszcze tak w ogóle zajrzymy w tę te, w te definicje kawałek głębiej. Czy to jest źle, mogą pomyśleć teraz oburzeni, czy to jest źle, żeby chcieć robić rzeczy dobrze? No, no, raczej nie, przecież człowiek jest naprawdę no, fantastyczną istotą. Robi rzeczy y, zadziwiające, piękne, oszałamiające, sięga szczytów y, na różnych płaszczyznach szczytów na różnych płaszczyznach. Bardzo poetycko powiedziałam już tak o, mocno. No i, ym, i w sumie to szkoda by było, żebyśmy tak albo spoczęli na laurach, albo, albo powiedzieli, dobran, no to skoro już ci wszyscy ludzie osiągają różne rzeczy, to, to po co ja mam cokolwiek robić? Wiecie. To nie jest tak, że każdy z nas zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki, ale, ale w tych naszych życiach to też są jakieś miary różnych standardów, sukcesów, celów, które chcemy osiągnąć. One nie mają, nie mamy jakiejś takiej jednej ogólnoświatowej klasyfikacji sukcesu. Żebyśmy powiedzieli, człowiek, który odnosi, no, no mamy różne rankingi, nie? Mamy ranking na przykład najbardziej tam, nie wiem, przystojnych, seksownych, ładnych, bogatych, nie wiem co jeszcze. Ale nie mamy takiego najbardziej... Człowiek, oh, nie wiem nawet jak to powiedzieć, człowiek z największą ilością sukcesów na świecie. No bo w ogóle co to jest miara sukcesu? Dla każdego z nas będzie to coś innego. Dla jednego to będzie święty spokój, a dla innego jakaś określona, pokaźna suma na koncie. Da jeszcze kogoś zwyciężenie w jakimś prestiżowym konkursie matematycznym, a, a z kolei dla kogoś innego w lokalnym konkursie plastycznym. I te nasze małe życia. Każdy z nas osobno, indywidualnie ma w nich jakieś standardy, jakieś sukcesy, które chciałby zrealizować, I to, i to ważne tak dla naszych wewnętrznych procesów motywacyjnych i dla naszej samooceny, poczuć się dobrze na swój temat. Że kurde, zajebiście, udało mi się, zrobiłam coś fajnego, albo dałam z siebie 100% i zrealizowałam coś, co było dla mnie ważne. To jest fantastyczne uczucie. I jeżeli Wam się coś kiedyś w życiu takiego udało, nie lubię słowa udało. W Polsce, w Polsce tak się mówi, nie? że coś mi się udało, a po angielsku się mówi I did it. Więc jeżeli zrobiliście coś fajnego, Waszym zdaniem, osiągnęliście jakiś sukces, to w ogóle pamiętacie to, to odczucie, i to jest na maksa unoszące i satysfakcjonujące. Więc ja myślę, że warto chcieć sięgać po więcej warto chcieć osiągać i realizować różne swoje wartości, więc ja bym się nie czepiała samych w sobie standardów. Bo przychodzi druga definicja Ukuta przez szafran i współpracowników, że perfekcjonizm to jest sposób na miarę poczucia wartości, w dużej mierze zależny od osiągnięć, w co najmniej jednej dziedzinie lub obszarze życia, gdzie standardy są realizowane konsekwentnie, nawet jeżeli prowadzą do negatywnych konsekwencji. Czyli wiecie, że. Ta realizacja tych standardów, czy robienie tych różnych rzeczy, zaczyna się robić takim zamordyzmem, że w sumie więcej jest z tego strat niż zysków, więcej jest cierpienia niż radości. A nawet jeżeli są radości, to ten nasz perfekcjonistyczny umysł bardzo szybko obróci go w sumie w porażkę albo w takie, no nie ma się z czego cieszyć, bo inni i tak robią lepsze rzeczy od ciebie. I wtedy człowiek tak trochę zostaje z robotą, która się nie kończy, ze staraniem, które jest bardzo wyczerpujące i bardzo duże, ale nie bardzo ma czas się z tego cieszyć. No i tak w ogóle kiedy popatrzymy na perfekcjonizm z perspektywy klinicznej, zobaczymy na to co mówią badania, no to te konsekwencje, o których mówiła poprzednia definicja, to przede wszystkim Wzmożone, przewlekłe napięcie, to obniżony nastrój, to jest sfokusowanie się, takie skoncentrowanie wyłącznie na tym obszarze, czyli na tym, w czym ja chcę osiągać, a to z kolei ogranicza nam jakieś przyjemności i w ogóle aktywności życia niezwiązane z tym, na czym nam tak bardzo zależy. To są problemy ze snem, to jest wyczerpanie psychofizyczne, to jest wzmożone napięcie mięśni, to są trudności i dolegliwości z. Ze strony y, układu pokarmowego. Y, to jest y, wzmożony samokrytycyzm, to są trudności z koncentracją, y, i to może skutkować niskim poczuciem własnej wartości. Więc co zatem sprawia, że perfekcjonizm się utrzymuje? No bo skoro to takie dziadostwo, no to kto by tego potrzebował, a jednak przecież wielu i wiele z nas, ze mną włącznie, w szponach tego perfekcjonizmu siedzi. A no, siedzi, bo proszę Państwa. Perfekcjonizm może otrzymywać wzmocnienia. Co to są te wzmocnienia? To są różne benefity, które płyną z tego, że mamy taką, a nie inną postawę. No i perfekcjonizm przecież cieszy się całkiem sporym uznaniem społecznym. No bo jak my widzimy tego człowieka, co? W zasadzie nie wiemy kiedy śpi. Osiąga bardzo dużo. Yy, jeszcze to jakoś autoprezentuje w różnych socialach, które są bardzo lubne w kontekście takiej autoprezentacji i w ogóle chwalenia się różnymi ładnymi rzeczami bez pokazywania syfów w kulisach. No to nam się wydaje, że matko jedyna. Ja to bym chciała być taka jak ona, jak dorosnę, to będę też tak działać, tak funkcjonować, mieć taką rodzinę jak z bajki albo taką karierę, która mlekiem i młode, miodem płynie. No i wtedy ten perfekcjonizm mówi: "Wow, jestem podziwiana, podziwiany", więc no to co robię jest w pewien sposób gratyfikujące. Ale perfekcjonizm daje także poczucie kontroli, no bo jeżeli ja sobie stawiam różne wysokie wymagania i mam te standardy, to wiecie, ja będę zapieprzać w kółko, żeby to robić i żeby te różne moje standardy spełniać, bo ja poniekąd staję się trochę zakładnikiem tych moich standardów, bo tak bardzo przeraża mi ich niespełnienie, że zrobię wszystko, żeby tylko mieć pewność, że przygotowałam się jak najlepiej. Będę bardzo się dyscyplinować, nie będę miała też uważności na Różne moje chwilowe dyspozycje, bo teraz znowu ktoś może powiedzieć: co tak kutral pieprzy za farmazony? Przecież to jest dobrze. Wstaję, godzina 6.30, prysznic, siłownia, lecę do pracy, w pracy zapierdzielam, zostaję po godzinach, wracam, szykuję obiady, yy, sprzątam, yy, nie wiem, idę spać. Ale człowiek to kurde nie jest maszyna. I teraz czasami zdarza się tak, że nam się plan dnie. czasami zdarza się tak, że mamy niedyspozycję y, psychiczną, zdrowotną. Czasami zdarza się tak, że owszem, ten plan wygląda zajebiście na papierze, ale mogę przeżywać jakąś trudną sytuację związaną z moim życiem osobistym, chorobę kogoś dla mnie ważnego, y, trudności w relacji, a może jakieś trudności i wyzwania w pracy, które również dokładają pewnego obciążenia psychicznego na to moje funkcjonowanie. Więc jeżeli funkcjonowałam jak w zegarku, ale do mojego życia, do mojego funkcjonowania doszedł jakiś bardzo ciężki bagaż, to ja nie będę popierdzielać się z tą samą prędkością, co bez bagażu, tylko będę miała jakiś dodatkowy element, który muszę ze sobą dźwigać. No i wtedy zaczynają się schody, bo oczekiwanie jest takie, że hola hola, ale mnie to nie obchodzi że tutaj masz jakieś obciążenia jakieś swoje niedyspozycje, bo plan jest plan, standard jest standard i trzeba go zrealizować. No więc z jednej strony daje nam to takie poczucie kontroli, ale ono jest bardzo surowe, wymagające i takie niewidzące człowieka takim, jaki on jest naprawdę. I bardzo łatwo jest wtedy stać się wobec siebie swoim największym katem. Ale co nam jeszcze ten perfekcjonizm daje? No strukturę i porządek, tak jak powiedziałam przede wszystkim, ale daje nam też z taką sposobność do unikania. Bo wzmacniające jest nie tylko to, co nam daje jakieś benefity, bo benefitem może być także to, kiedy uniknę kary. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład moje życie osobiste nie domaga no to lecę w pracę, angażuję się na 100%, wyznaczam tam sobie standardy, które wypełniają mi dni, tygodnie i, i w zasadzie całe doby. Ja nie nie muszę się zajmować tym moim życiem osobistym, albo, albo odwrotnie, albo w dowolnej w ogóle konfiguracji. Nie muszę zajmować się życiem towarzyskim, życiem społecznym, mimo tego, żebym chciała, bo zaangażuję się w pracę, bo ona jest dla mnie ważna i osiągam tam wymierne sukcesy, i dostaję różne inne wzmocnienia, które przed chwilą sobie omówiliśmy. A na przykład, gdybym miała pójść do ludzi, no to ja się trochę obawiam porażki. Że ci ludzie to nie wiadomo, co mi zrobią, bo mogą mnie odrzucić, mogą y, jakoś nie być skorzy do tego, żeby się ze mną przyjaźnić. Więc zamiast ryzykować, to ja się skupię na tych moich wysokich standardach. No i teraz pogadajmy o standardach. No bo co to w ogóle jest standard? Standard to może być to, że y, chcę zaliczyć test. I jak jest zaliczony na 100%, świetnie, gratuluję. Nie ma wątpliwości, zaliczone. Jeżeli jest 0%, no to nie zaliczyłam testu. Tylko skala oceny testu zazwyczaj nie składa się tylko ze 100 albo 0. Ona nie jest dychotomiczna, to nie jest tak nie. Może czasami zdarzają się takie testy, które oscylują na skali zdałem, nie zdałem, ale raczej jest to rzadkość. Zazwyczaj, kiedy pomyślimy, nie wiem, o wynikach maturalnych i tak dalej, i tak dalej, no to gdzieś od 0 do 100 mamy jeszcze pełną skalę szarości. I teraz ja sobie życzę, idąc na wszystkie egzaminy albo różne tego typu rzeczy, żeby mi poszło jak najlepiej. A najlepiej tak życzeniowo, to myślałabym sobie, żeby to było 100%. Ale jeżeli zaliczę na 99, nie pogardzę. Były też takie przedmioty, zdradzając też od kuchni, dokładnie były to biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka na studiach, dla których szczytem moich marzeń było 51%, które pozwalało zdać, bo na więcej absolutnie nie liczyłam i, i nie miałam w ogóle ochoty zdobywać mojej wiedzy więcej niż na 51%, czego żałuję i potem musiałam nadrabiać, ale to zupełnie inna historia. Chodzi mi o to, że Perfekcjoniści i wysokie standardy traktują 99% tak, jakby się nie udało nic. Czyli w takim perfekcjonizmie dezadaptacyjnym, już trochę zdradziłam to, do czego zaraz będę zmierzać, to 99% będzie trochę przeżywane, jakby to było 0%. To samo 80% czy 70%. Co, jeżeli pomyślimy sobie, nie wiem, o szkole, o studiowaniu, 70% z testu całkiem niezły wynik, nie? Czwóra na szynach, ale zawsze sesja zdana. Więc y, mogłoby się wydawać, że mamy tam pewne różne możliwości i. I nawet jeżeli bym sobie życzyła, żebym z tego egzaminu dostała piątkę, czy tam zdała na te 100%, a zdam na 70%, to mogę powiedzieć, że zrealizowałam mój standard w 70%. Ale czy uprawniona jest powiedzieć, że go nie zrealizowałam wcale? No nie. I nasze standardy mają miary wykonania. Mogę mieć taki standard, że mam posprzątane w domu. Ale czy jeżeli mam Posprzątany pokój, kuchnię, a łazienkę nie, to mogę powiedzieć, że mam bajzel w domu. No, wielu z nas tak mówi, zwłaszcza na początku, kiedy przychodzą goście, ale niekoniecznie jest to uprawnione. To znaczy, mam ten bajzel, ale w łazience. A generalnie reszta jest całkiem w porządku, więc mój standard może nie jest zrealizowany na 100%, ale jest zrealizowany gdzieś tam na 66,66. ,66. To jest całkiem nieźle. A wielu z nas będzie sobie obniżać. Tą jakość wykonania to 66,66% ,66 do zera przez tą nieposprzątaną łazienkę. No o, w mikrofon wolnałam, sorry. No i teraz, skąd te nasze przekonania o tych standardach, w ogóle te standardy się biorą? Wróć. No i teraz skąd te nasze standardy w ogóle się biorą? Ano, my mamy różne przekonania. Przekonania, to jest słowo klucz w życiu terapeuty poznawczo-behawioralnego, ale w ogóle polecam Wam tak serdecznie sobie pobadać przekonania. Co Wy w ogóle myślicie o różnych rzeczach o świecie? No i ja na przykład miałam takie przekonanie jakiś czas temu, uśmiecham się tutaj myśli serdecznie, że jeżeli ja sobie odpuszczę, to ja ym, przestanę cokolwiek robić. Że wiecie, że jeżeli ja odpuszczę jakieś zadanie, albo jakąś propozycję pracy... Albo jakieś zlecenie, to znaczy, że ja jestem leniwa. I wiele osób, które zmagają się z perfekcjonizmem, właśnie takie przekonania ma, że właśnie jak zaniżę jakiś standard, to jestem leniem. Jeśli spuszczę stonu, to już nic nigdy nie będę robić. Albo inni pomyślą, że spoczywam na laurach, nie będę się już rozwijać, nie będę niczego osiągać w życiu i zdziadzieję, i, i po prostu przestanę cokolwiek. No i klienci w praktyce. Terapeutycznej, w pracy, bardzo się obawiają, że terapeuta im powie, ty musisz zmniejszyć te swoje standardy. A ja wam nie, ja, kim ja jestem, żeby wam mówić, jakie wy macie standardy i co wy macie z tymi standardami zrobić. A zostańmy sobie z tymi wysokimi standardami i w ogóle nie czepiajmy się tego. Bo proszę Państwa, perfekcjonizm, i teraz jest bardzo ważne, jak złapiecie, to brawo dla Was. Perfekcjonizm. Jest adaptacyjny albo dezadaptacyjny. Adaptacyjny to taki, który generalnie nie powoduje różnych konsekwencji w naszym życiu. On może nawet nam pomagać realizować różne ważne dla nas cele, różne ważne dla nas zadania, przygotowywać się, a ten dezadaptacyjny no, to jest taki nóż na gardle i ostra obawa. Przyjrzyjmy się temu dezadaptacyjnemu najpierw. Perfekcjonizm dezadaptacyjny ma wysokie standardy, podobnie jak adaptacyjny, ale ten perfekcjonizm dezadaptacyjny bardzo obawia się porażki. Z kolei perfekcjonizm adaptacyjny myśli sobie: że Gra jest o wysoką stawkę, która dodatkowo jest dla mnie ważna, ale ja wiem, że może się nie udać. No i teraz porównajmy sobie na przykładzie. Weźmy sobie na przykład jakiegoś sportowca, takiego Roberta Lewandowskiego. Ja lubię Roberta Lewandowskiego, naprawdę chłopiec jak malowany i jak on te gole strzela, no lubię, lubię bardzo, nie będę kłamać. I wyobraźcie sobie Ci, albo tam sobie weźcie jakiegoś innego sportowca, co lubicie. Ale wyobraźmy sobie tego Roberta Lewandowskiego, tak na, dla, dla wspólnego dobra i przykładu tego podcastu. Wyobraźmy sobie Roberta Lewandowskiego, który podchodzi do piłki w polu karnym. Mogę teraz gadać jakieś straszne głupoty. Podchodzi Robert Lewandowski do piłki, tam, tą nogą tam tak odsuwa, pierdut w tą piłkę słupek. I co wtedy robi Robert Lewandowski, kochani? Robert Lewandowski wtedy schodzi do szatni i mówi: Nie, 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 przepraszam, mi nie wyszło, ja już nie będę grał. Dziękuję Państwu za uwagę, ale, ale kończę karierę. No, wyobrażacie sobie taką sytuację? Widzieliście kiedyś coś takiego? No to przecież żadne zawody sportowe by w ogóle nie odbyły się do końca i nie mielibyśmy sportu zawodowego, no bo gdyby jakiemuś sportowcowi coś nie wyszło i on by, nie wiem, rzucał tam paletką, rakietą, piłką czy czym tam jeszcze, to to by był koniec, no nikt by nie wystąpił do końca, żaden mecz by się nie rozegrał do końca. No a... W takim świecie realnym wszyscy ci, którzy widzieli jakieś mecze Roberta Lewandowskiego, to wiedzą, że jak on tam strzeli w słupek, to tam zrobi i w ogóle taki, wiecie, 50 tysięczny tłum zrobił na w stadionie. I kolejna akcja, i pierdut Robert znowu na tą bramkę i albo się uda, albo się nie uda. Czasem pierdyknie 5 goli w 9 minut. No i brawo dla niego, ale czasami są takie mecze, gdzie po prostu nie ma gola, a ataków na bramkę było dużo. No i co? Jakby się tak oni wszyscy mieli załamywać i odchodzić. I widzicie, perfekcjonizm adaptacyjny to jest to, że kiedy ten Robert Lewandowski, co go dzisiaj wymaglujemy w tym podcaście, jak on tego odsłucha, to wiecie, może potem powie, nie, w ogóle to nie tak dziewczyno, co ty wiesz o piłce nożnej. Ten Robert Lewandowski jak przychodzi i będzie strzelał na tą bramkę... To oczywiście, że on chce oddać najzajebistszy strzał na świecie, który będzie po prostu odtwarzany w kółko na YouTubie i przejdzie do historii, będzie, no, przeczył wszelkim zasadom fizyki i ten bramkarz nie będzie miał szans. Tylko on zakłada też, że może się nie udać. No bo wyobraźmy sobie jakąkolwiek drużynę czy jakiegokolwiek sportowca, którzy wychodziliby na murawę zesrani, że oni nie mogą dopuścić do tego, żeby przegrać. Jeżeli sobie słuchacie jakichś wywiadów z zawodnikami przed, to oni nie mówią: Ja tam chcę to wygrać i pokazać wszystkim, że jestem najfajniejszy, tylko mam cel, mam misję, muszę dać z siebie jak najwięcej, nad czym pracowałem przed meczem, teraz idę to wykorzystać. Jest skoncentrowanie na wykonaniu, a niekoniecznie na efekcie. I perfekcjonizm adaptacyjny za każdym razem zakłada, że ja chcę wykonać daną czynność najlepiej jak to możliwe. Czasem mi się uda na 100%. Congratulations, wszyscy jesteśmy w niebie. Czasami mi się uda na 90%. OK, może uda mi się strzelić tego gola, a może bramkarz będzie miał akurat 100% swojej dyspozycji i tą piłkę wybroni. Ale czasami będą też takie sytuacje, kiedy ja strzelę na 50%, a bramkarz akurat będzie miał dyspozycję na 20% i pach! Gol. Załatwione. Jestem happy. I każdy sportowiec, wychodząc na boisko, na kort, na basen, czy co tam się jeszcze dzieje w tym sporcie, to z... chce, chce wykonać swoją robotę najlepiej, jak to możliwe. Ale zakłada, że inni mogą być lepsi i że w tym sezonie albo w tym meczu, w tej rozgrywce po prostu mi się nie uda. I... W dalszym ciągu walczą, w dalszym ciągu chcą się zaprezentować najlepiej jak to możliwe, ale ryzyko porażki jest i to ryzyko jest po prostu w tym wszystkim akceptowane. Ten dezadaptacyjny perfekcjonizm jest bardzo przerażony, że, jeżeli mi, się nie, że mi się nie może nie udać. Nawet nie jeżeli mi się nie uda, po prostu nie może mi się nie udać. I wtedy włączają się różne mechanizmy które mają sprawić, żeby nie dopuścić do tej porażki. Po pierwsze jest olbrzymia presja, no bo jak ja z takim nożem na gardle szła gdziekolwiek, to, to najpewniej wolałabym nie iść. No i właśnie pojawia się unikanie, a formą unikania jest także, kto wie, kto zgaduje, prokrastynacja. Prokrastynacja to jest taki czynnik silnie związany z perfekcjonizmem, ale zaraz do tego jeszcze dojdziemy. Badacze, a mam tu na myśli do, dokładnie Stober i Damiana, y, wyróżnili takie dwie odsłony perfekcjonizmu. Nie nazywają ich adaptacyjną i dezadaptacyjną, ale z języka angielskiego striving, czyli takie dążenie, i concerns, czyli obawy. I to jest mniej więcej to, że ja mogę. Y, z takiego kawałka perfekcjonistycznego starać się dążyć do tego, aby moje działania były jak najlepsze, ale wliczam w to, że nie zawsze będą idealne i czasem wręcz może będą fatalne i nie osiągnę zamierzonego celu, a te concerns, czyli te obawy, bardzo boją się tego, że popełnią błąd i że to się spotka z jakimś informacją zwrotną e, krytyczną e, ze strony samej lub samego siebie, ze strony otoczenia. No i badania wykazały, że ten perfekcjonizm pełen obaw silnie i wysoce koreluje z wypaleniem zawodowym, gdzie ten perfekcjonizm zorientowany na to dążenie do realizacji tych celów, które uwzględnia ryzyko i prawdopodobieństwo porażki, wręcz przeciwnie, nie jest skorelowany z, yy, z wypaleniem zawodowym. I teraz chciałabym tak, z kawałka znowu psychoedukacyjnego powiedzieć Wam o takim modelu psychoedukacyjnym. Yy, wróć. I teraz z takiego kawałka psychoedukacyjnego chciałabym Wam powiedzieć o modelu poznawczo-behawioralnym perfekcjonizmu, którego autorem jest Szafran i współpracownicy, bo ten model model to jest pewnego rodzaju opis jak różne elementy wpływają na siebie i w jaki sposób ten perfekcjonizm albo różne zachowania związane z perfekcjonizmem są podtrzymywane. Ten model zakłada, że nawet jeżeli te nasze standardy zostaną okresowo spełnione, czyli nawet jeżeli dostaniemy te 100% z testu, to wówczas robimy sobie taki poznawczy mindfuck, że uznajemy, że w sumie to nie jest tak, że osiągnęliśmy świetny sukces i to, na czym nam zależało, tylko że miałam szczęście, pytania były naprawdę bardzo łatwe. O, tak mi się trafiło. Więc rozumiecie, nawet trudno się jest ucieszyć z tego, że nam się zrealizował ten standard. A jeżeli nam się nie uda, lub unikniemy w obawie przed niepowodzeniem, to sobie dowalimy kontrproduktywnym zachowaniem w postaci ostrego samokrytycyzmu. O nieńców w ogóle nie bierze, tylko ty wiesz, jak potrafisz sobie za przeproszeniem dojebać. I mówiłam jeszcze o perfekcjonizmie a prokrastynacji, że to są takie dwa silnie powiązane ze sobą kawałki. No, perfekcjonizm i to, co jakby go wiąże z prokrastynacją, to to, że prokrastynacja jest formą unikania. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą jakieś zadanie, które jest dla nas bardzo istotne. Nie wiem, mamy napisać esej. Wszyscy studenci, którzy tego słuchają i przygotowują się do kampanii wrześniowej, wiedzą, że czas leci, a nauka wciąż leży odłogiem. I można by sobie pomyśleć, że to w ogóle nie ma sensu, nie? Że z jednej strony nam tak bardzo, bardzo zależy, żeby ten nasz cel i nasz ten standard osiągnąć, a z drugiej strony człowiek się nie zabierze za robotę. Nie? No, nie ma sensu. Dwa zupełnie sprzeczne ze sobą zachowania. Dlaczego? Dlatego, że przecież jeżeli ja będę unikać i odwlekać i zacznę robić coś na ostatnią chwilę, to mam dla siebie takie ładne wyjście ewakuacyjne, w którym mogę powiedzieć, nie, nie zaliczyłam dlatego, że się nie przygotowałam, nie, nie zaliczyłam dlatego, że było to trudne, nie dlatego, że po prostu zderzyłam się z porażką, tylko dlatego, że miałam bardzo mało czasu. Albo bardzo mało się uczyłam. I to też jest taka strategia samoumniejszająca, no bo nawet jeżeli się będę uczyć na ostatnią chwilę i zdam, to po prostu powiem nie, że kurde jestem zdolna i udało mi się, albo jakoś tam naprawdę mocno podziałałam, tylko po prostu miałam fart, pytania były bardzo łatwe i w zasadzie to w ogóle nie jest moja zasługa. Więc do tego naszego poczucia własnej wartości nie wraca z powrotem nic, co mogłoby to. Poczucie własnej wartości budować. Dlaczego ten perfekcjonizm jest jeszcze istotny w takim kontekście klinicznym? To to, że on. Koreluje dodatnio z depresją, z lękiem uogólnionym, z lękiem społecznym, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, czy z zaburzeniami odżywiania. I kiedy są ku temu przesłanki, to praca z tym dezadaptacyjnym, zwłaszcza perfekcjonizmem, jest istotnym elementem leczenia objawów tych zaburzeń. I różne mechanizmy zachowania, przekonania związane z perfekcjonizmem mogą podtrzymywać objawy tych zaburzeń, dlatego to jest bardzo istotne, żeby po prostu dobrze to wychwycić i wyłapać. W konceptualizacji. No, i powiedziano o terapii poznawczo-behawioralnej czy leczenie perfekcjonizmu. Samego w sobie nie, bo raczej trudno mówić o takim rozpoznaniu, ale różnych zachowań, które nakręcają nasze negatywne myśli o sobie, negatywne przekonania o świecie, które nasilają perfekcjonizm, który z kolei w sprzężeniu zwrotnym może nam również obniżać nastrój, no bo skoro czekałam z czymś na ostatnią chwilę, albo uniknęłam czegoś i w ogóle nie poszłam na jakiś egzamin i ponoszę tego konsekwencje, będzie naturalną siłą rzeczy po prostu obniżało nam nastrój i będzie nam wywoływało szereg objawów, no bo im bardziej unikam, tym później, kiedy zderzę się z konsekwencjami, ten mój poziom lęku i napięcia będzie rósł, ale dla, z takiego kawałka terapeutycznego, takie self-tipy do wypróbowania w domu, to ja bym polecała uważać na myśli, które zaczynają się od muszę i powinienem, albo muszę i powinnam. Ja wtedy polecam zadać sobie pytanie bo co? Muszę i powinnam, bo co? A kto o tym decyduje, co ja muszę i co ja powinnam, i co najgorszego może się stać, jeśli tego nie zrobię? Bo u perfekcjonistów też bardzo często uruchamiają się katastrofizacje. Czyli jeżeli ja czegoś nie zrobię, to wybuchnie najgorsza katastrofa, a kiedy zderzymy się z rzeczywistością albo popatrzymy na fakty, to nagle okazuje się, że mm, to jest w sumie mało prawdopodobne. Proponuję także uważać na podwójne standardy. Często, kiedy rozmawiam z pacjentami, z którymi pracuję w modelu perfekcjonizmu w gabinecie, którzy opowiadają mi o różnych swoich myślach i takich bardzo samokrytycznych kawałkach, kiedy ten krytyczny krytyk, już taki walec po prostu okropny, ciężki, który nie ma żadnej litości, przez nich przejedzie, a mówimy o ich własnych myślach, to często zadaję je to pytanie, hmm, a czy gdyby Pana albo Pani partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, ważna osoba znajdował się w podobnej sytuacji, to co by Pan jemu jej powiedział? I wiecie, co się wtedy najczęściej zdarza? A, ja to bym mu powiedział, że co ty stary, nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej, oj wiesz, bo tyle sukcesów osiągnąłeś, no to teraz ci się noga powinna, no każdemu się zdarza, jeszcze bym mu zrobił herbatę, otulił kocem i posiedział, żeby było mu miło. I ja wtedy tak patrzę i sobie myślę, hmm, a co takiego się dzieje, że pan po sobie jedzie walcem, a temu koledze czy tej koleżance to jednak by pan podał herbatę i przytulił, otulił kocem. I wtedy jest zdziwko. I to jest właśnie przykład podwójnego standardu, że różne błędy, które dostrzegamy u innych, mamy tendencję do tego, żeby usprawiedliwiać myśl, no ale on ma tyle pracy, on jest bardzo zmęczony, a może w jego życiu coś się dzieje trudnego i on teraz nie domaga, no każdemu się zdarza, a jednak w stosunku do nas, a mi się zdarzyć nie może. Dlaczego? Co takiego jest w nas, że nam się zdarzyć nie może? to jest warte do tego aby się zastanowić. No i oczywiście perfekcjonistom towarzyszy także coś co nazywa się selek znowu się zahaczyłam jakąś koszulę. Perfekcjonistom towarzyszy także coś co nazywa się selektywna uwaga. To jest taki rodzaj zniekształcenia poznawczego, w którym częściej wspominamy to co nam nie wyszło, a mamy tendencję do tego, żeby jakoś nie zauważać to co nam wyszło. Więc proponuję bardzo uważać czy wspominam wyłącznie te niepowodzenia, czy jednak gdzieś tam w moim śladzie pamięciowym mogę przywołać różnego rodzaju powodzenia? Bo kiedy pojawia się taka duża ogólna myśl krytyczna, jestem do niczego albo jestem beznadziejny, to ja czasami, o, albo taka moja ulubiona myśl, nigdy niczego nie osiągnąłem czy nie osiągnęłam, to ja się zawsze zastanawiam i zadaję pytanie, to. To skoro pan albo pani nigdy niczego nie osiągnęliście, to jakim cudem jesteście tu, gdzie jesteście? Bo jeżeli ktoś mówi, że niczego nie osiągnął, to ja mam takie wyobrażenie, że ktoś po prostu leżał w łóżku całe życie i patrzył w sufit. No, bo jeżeli zastanowimy się nad tym, gdzie teraz jesteście, każdy z was, kto tego słucha i dosłuchał do tej trzydziestej tam którejś minuty, no, jakim cudem jesteście tu, gdzie jesteście? Czy to na pewno jest prawda? że niczego nie osiągnęliście. No przecież z jakiegoś powodu słuchacie tego, z jakiegoś powodu macie jakieś otoczenie, jakąś sytuację życiową. Może ona nie jest nawet i najlepsza na świecie, ale jest i jakieś elementy do tego ją doprowadziły. Więc czy na pewno zasadnym jest, aby sobie tak nadmiernie generalizować i różne rzeczy? Sprowadzać do parteru i po prostu jechać tym walcem krytycyzmu. No i ostatni prototyp. Jakie są plusy, jakie są minusy wynikające z perfekcjonizmu? Czy faktycznie jest tak, że jak jadę po sobie tym dezadaptacyjnym perfekcjonizmem, to cieszę się ze swoich sukcesów? Czy mogę sobie przybić tą mentalną pionę, że zrealizowałam coś, co jest dla mnie ważne, czy wiecznie mi mało? A może tak bardzo boję się porażki, że w ogóle nie podejmuję różnych inicjatyw i czuję, że tracę? Bo chciałabym spróbować i może nawet przyniosłoby mi to jakiś może nie efekt, ale fun. Ale bardzo boję się tego, że coś pójdzie nie tak i jednak mam takie subiektywne poczucie straty. Bo wiecie, za mną od zawsze chodzi taki tekst, który kiedyś usłyszałam i długo nie wiedziałam skąd on pochodzi i miałam go przyczepiony i nadal mam przyczepiony nad biurkiem w Polsce, a teraz już wiem. Kto jest autorem tego sformułowania? Jest to Olga Budzyńska, zwana panią swojego czasu, ale te słowa są dla mnie ważne, i, i one walczą z, tym moim, z tymi moimi resztkami dezadaptacyjnego perfekcjonizmu. Zrobione jest lepsze od doskonałego. I to jest kurde, szczera prawda, bo to mówi moim standardom: elo mordo, słuchaj, to nie jest tak, że tylko 100% się liczy. Więc. Yy, po prostu. Może gdyby spróbować ten dezadaptacyjny perfekcjonizm chociaż trochę uelastycznić i sprawić, aby jednak pomagał nam realizować to, co ważne, a nie po prostu siekał po garach, lękiem przed porażką. Dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dajcie znaka, jeżeli dotrwaliście do końca. Eee, nagrywałam bez scenariusza, więc też czekam na Wasz feedback, jak Wam się podobało. Raz jeszcze kłaniam się nisko patronom i matronom, którzy pomagają mi to realizować. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowicie wzruszające, że pojawiają się ludzie, którzy chcą wesprzeć to moje gadanie i dzięki Wam mogę robić nawet nieidealnie i nieperfekcyjnie to, co bardzo lubię. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.